Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Cristiano Ronaldo chce grać u boku Roberta Lewandowskiego. Sergio Ramos podjął decyzję na temat swojej przyszłości w Realu Madryt. Paulo Dybala chce transferu do FC Barcelony. Havertz już niebawem może zawitać do Premier League. Oraz modelka, która złożyła nietypową propozycję piłkarzom Chelsea. Zanim zaczniemy, koniecznie zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków, bo już za niedługo ruszą kolejne ligi i naprawdę będzie co oglądać. Zajrzyjcie także do sekcji komentarzy, bo właśnie tam podałem zwycięzcę ostatniego konkursu na piłkę. Ja już nie przedłużam i zapraszam na film. Sponsorem kanału jest PESBOOK, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zapraszam do grupy Obstawiamy, gdzie jest aż 61 tysięcy osób. Z pewnością będziecie się dobrze bawić razem z innymi. Wpadajcie, bo naprawdę warto. Cristiano Ronaldo jest uznawany w Realu Madryt za legendę, co jest spowodowane jego czasem spędzonym na Santiago Bernabeu. Wiele osób jednak zapomina, że równie dużą grającą legendą dla królewskich jest Sergio Ramos. Kontrowersyjny stoper i kapitan Los Blancos dołączył do białej strony Madrytu 31 sierpnia 2005 roku. Tak więc występuje w jednym zespole już od 15 lat. Przez ten czas rozegrał 640 meczów, strzelił 91 goli i zaliczył 38 asyst. Co jak na środkowego obrońcę jest imponującą statystyką, tym bardziej jeśli spojrzymy na bramki. W ostatnich dniach Sergio podjął decyzję na temat swojej przyszłości w Realu Madryt. Kontrakt Hiszpana wygasa w czerwcu przyszłego roku, tak więc za równy rok. 34-latek zdecydował, czy dalej będzie reprezentował barwy królewskich i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie zrobi. Ramos ma podpisać nową umowę z Realem Madryt do końca 2023 roku. To znaczy, że po wygaśnięciu kontraktu prawdopodobnie zakończy on swoją piłkarską karierę. Jak wcześniej wspominałem, Sergio Ramos liczy już 34 lata, a w 2023 roku będzie już ich miał 37, co na piłkarza jest już podeszłym wiekiem. Korzystając z nagrywek tego filmu, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi tiperskiej w aplikacji Noin. Tak wygląda cała aplikacja i naprawdę super się prezentuje. Jak dołączyć? Już Wam tłumaczę. Wszystko jest zupełnie darmowe, bo liczy się dobra zabawa. Jak dołączyć? Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, co powoduje, że coraz więcej słyszymy o nowych głośnych doniesieniach transferowych. Jeden z nich mówi o tym, że Paulo Dybala chce grać w FC Barcelonie. Pozycja Argentyńczyka w Juventusie nie jest tak jasna i klarowna. Z jednej strony gra i zalicza w większości dobre występy, zaś z drugiej nigdy nie wiadomo, kiedy ponownie trener posadzi go na ławce. Ta niepewność nie podoba się 26-latkowi, który chciałby być traktowany bardziej poważnie. Dybala, mimo że jest kolegą reprezentacyjnym Leo Messiego, jest także jego dużym fanem. A transfer do Barcy kusi go głównie ze względu na charyzmatycznego 33-latka. Jak się okazuje, Barca jest bardzo zainteresowana pozyskaniem Dybali. Jednak jak na razie nie znamy ich odpowiedzi w tej kwestii. Tym bardziej, że klub latem będzie starał się o pozyskanie innego gracza Serie A, Lautaro Martineza. Piszcie, czy Dybala pasowałby do stylu gry FC Barcelony. Będąc nadal przy letnim okienku, musimy również powiedzieć co nieco o Chelsea, która mimo sporych cięć finansowych spowodowanych pandemią, nie zamierza pościć podczas otwartego rynku transferowego. Klub upatrzył sobie dwóch znaczących młodych graczy Bundesligi. Pierwszym z nich jest piłkarz Bayeru Leverkusen, Kai Havertz. Ten 20-letni Niemiec gra jako ofensywny pomocnik i zdążył w tym sezonie przebić liczbę 3000 minut na murawie. Rezultaty tego są również pozytywne. Niestety prawdopodobnie nie poprawi swoich statystyk, ponieważ obecnie Havertz leczy kontuzję. Podobno Chelsea jest gotów wyłożyć za młody talent 75 milionów funtów, czyli około 84 miliony euro. Przypomnę, że Transfermarkt wycenia 20-latka na 81 milionów. Tak więc oferta wydaje się bardzo atrakcyjna, patrząc na skutki obecnej sytuacji na świecie. Chelsea ma być także zainteresowana transferem Erlinga Haalanda, ale ruch ten na chwilę obecną wydaje się znacznie mniej realny do zrealizowania. Poza tym Norweg znajduje się także na liście życzeń Liverpoolu, podobnie jak inny zawodnik Bundesligi, Timo Werner. Wracając do Havertza, trafił on do Bayeru jeszcze jako dziecko w 2010 roku, a 6 lat później zasilił pierwszy zespół aptekarzy. W dzisiejszej piłce mamy okazję oglądać wielu znakomitych piłkarzy, którzy wzbudzają zachwyt nie tylko u kibiców, ale i innych piłkarzy.
Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski czy Kylian Mbappé to nazwiska, które są kluczowymi postaciami swoich drużyn. Jest jednak jeden minus. Żadni z wymienionych piłkarzy nie grali nigdy w jednym zespole. Z jednej strony dzięki temu możemy oglądać, jak każdy z nich staje naprzeciwko siebie, a z drugiej strony nie mamy okazji zobaczyć, jak tak wielkie postacie współpracowałyby ze sobą grając razem w jednej drużynie. Niewykluczone jednak, że będziemy mogli zobaczyć dwa wielkie nazwiska w tych samych koszulkach. O kim mowa? O Cristiano Ronaldo i Robercie Lewandowskim. Portugalczyk już nieraz mówił, że bardzo ceni Polaka i chciałby z nim grać u boku. Dokładnie chodzi o wspólne występy w Juventusie. Rok temu stara dama mocno rozważała sprowadzenie 31-latka na Allianz Stadium. Ale plany zakończyły się tylko na planach. Jakie więc istnieją szanse, że Ronaldo i Lewandowski wystąpią razem? Na chwilę obecną małe, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, Bayern podpisał w zeszłym roku nowy kontrakt z Lewym, a po drugie, przez pandemię kluby wraz z Juventusem nie mogą pozwolić sobie na duże wydatki, jeśli mówimy o transferach i garzach. W końcu na mocy nowej umowy Lewandowski inkasuje w Niemczech 20 milionów euro rocznie. Ale kto wie, może obaj piłkarze spotkają się razem w MLS? W końcu Cristiano Ronaldo rozważa grę w Interze Miami Davida Beckhama, a Robert Lewandowski także przyznał, że po Bayernie chciałby ostatnie lata swojej kariery spędzić w Stanach Zjednoczonych. Piłka nożna jest bardzo popularnym sportem na świecie, co też powoduje, że dużo osób próbuje w różny sposób zwrócić na siebie uwagę, nie są to osoby związane z piłką nożną. W zeszłym roku podczas finału Ligi Mistrzów między Liverpoolem a Tottenhamem na boisko wybiegła kobieta ubrana w bikini promujące pewnego biznesmena. Dokładnie mowa o Kingsley Wolański, czyli modelce, która po opisanej akcji spotkała się z dużą falą nowych obserwatorów na Instagramie. W ciągu kilku dni z niespełna 200 tysięcy jej konto wzrosło do ponad miliona followersów. Podobna sytuacja może mieć miejsce z inną modelką, a akcja też jest związana z Ligą Mistrzów. Jessica Lopez mieszka w Anglii i jest dużą fanką Chelsea. Kobieta ostatnio oznajmiła, że jeśli jej ulubiony zespół wygra Ligę Mistrzów, ta zrobi sobie rozbieraną sesję zdjęciową. Jeśli Chelsea wygra Ligę Mistrzów, będę pozować zupełnie naga. Nic mnie nie powstrzyma. Jak się okazuje, w tej odważnej decyzji może powstrzymać ją nikt inny jak Robert Lewandowski, a dokładnie Polak i cała drużyna Bayernu. W 1/8 Champions League The Blues trafili na mistrza Niemiec, a już w pierwszym meczu na Stamford Bridge przegrali aż 0-3. Autorami bramek był Lewandowski oraz Gnabry. Mało więc prawdopodobne, aby na Allianz Arenie Chelsea była w stanie strzelić 4 gole, nie tracąc ani jednego. Ale w końcu już nie takie rzeczy widzieliśmy na murawach Champions League. Jak wam się wydaje, obietnica atrakcyjnej modelki zmotywuje na tyle zawodników Chelsea, że ci wykluczą Bayern z europejskich rozgrywek? Piszcie swoje opinie w komentarzach. Czasami w piłce nożnej dzieją się wręcz niesamowite rzeczy. Zobaczcie sami. Pokušaj za 35 metara u posljednji trenutak Posave skreće u vratnicu i Hajduća kreće u pokušaj protiv napada dok Slave ne postoje što zbog interneta igrača Slave ne postoje što zbog Slave je bio i postoje u vratnicu nije žena koji je odlušao se ovaj tjedna i izbog Viene Moreira Jiménez, filtró esa pelota ahí para que le pegue Guzmán. Qué freno de Guzmán, 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 adentro, gol. Y qué gol, gol. Saranno.
Ty to prosto. Opa, obmanka. Отлично, не предсказуем. Ой, блин. Так, у него не забрать мяч. Как же это сделать? Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście do samego końca. Tak jak wspominałem we wstępie, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo już za niedługo ruszają ligi i będzie co oglądać. Zapraszam Was także na moje poprzednie filmy. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!